Więc farmerzy chcieli się pozbyć owadów mechanicznych, ale okazało się, że owady ich przechytrzyły. Cała fabuła tego poziomu, więc musimy sprzątnąć owady. Tak jak widzicie. Trzeba je sprzątnąć. Oryginalnie trzeba było plunąć w nie tym czymś, ale... walić to. Spyro, na naszej farmie roi się od tych szkodników. Czy znalazłbyś trochę czasu, żeby pomóc nam je wytępić? Spróbuj się dostać do tej ogromnej lampy pułapki i włącz ją, żebyśmy mogli z hukiem pożegnać nieproszonych gości. Walić to nawet, co ty mówisz, szczerze, gościu. 400 klejnotów. Dobrze, że nie ma czegoś takiego jak w Spyro 3. Bo w Spyro 3 to już tam możemy zbierać ponad 400, czyli możemy zbierać nawet 800 klejnotów. Albo 700. Ale Spyro 3 nie mogę się szczerze doczekać. Mówię, to nie jest tak, że Spyro 3 nie lubię czy coś, bo lubię Spyro 3, ale z całej trylogii najlepiej mi się giera w Spyro 2 i 1. I tutaj w ogóle jak był ten robal, którego przed chwilą, że tak powiem, załatwiłem bardzo szybko. Trzeba byłoby na niego, wiecie, tak go zaatakować, żeby go przewrócić na brzuch, a następnie go headbashem pocisnąć, ale po co? Mamy, kurde, super ogień i myślę, że on wystarczająco już ułatwił grę, więc... proszę bardzo, pyk. Ale chyba na jednym wam zdążę to zademonstrować, o ile będzie jeszcze taki jeden ziomuś. Jeden ziomeczek. Ziomeczek. Trochę mi jest przykro, że już Spyro 2 będzie niedługo skończony, no ale niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie mogę w nieskończoność takich serii prowadzić, bo wolę mieć porządek, ład i skład na kanale, niż żeby w nieskończoność robić jedną grę. Tak samo mam z Crashem. Crasha nie potrafiłbym w nieskończoność prowadzić. Ale tak też trochę przemyślałem sprawę i myślę, że piąty maraton Crasha będzie prawdopodobnie już ostatnim maratonem Crasha. Bo sądzę, że kiedy będą wychodziły nowe gry z Crashem, to ja będę je na bieżąco już robił. Nie będę raczej czekał ileś tam lat, żeby wyszło, nie wiem, przykładowo 5 gier, żeby zrobić z nich maraton. Myślę, że Insane Trilogy będzie już ostatnim maratonem Crasha na kanale. Czyli to będzie piąty i zarazem ostatni maraton. Ale kto wie, może w przyszłości wrócę do tego i będę kontynuował jakieś tam maratony i zrobię, nie wiem, szósty maraton i nie wiem, nazbiera się trochę więcej gierek. Chyba że się okaże, że w przyszłym roku zniknę z nie wiadomo jakich przyczyn i wrócę po 3 latach. I wtedy się nazbiera tyle gier, że będę miał taki, powiedzmy, dodatkowy content. Ale raczej sądzę, że Crash już będzie miał swój zakończony maraton od tego... no. Od Insane Trilogy. Myślę, że nie trzeba tutaj za bardzo przedłużać na siłę tego. Zrobimy sobie Insane i... potem już będziemy mieli skończone całe maratony na kanale, jeżeli chodzi o Crasha. Bo mówię, czwarty maraton to będzie seria Tytanów. A w przyszłym roku chcę zrobić jeszcze na wakacje piąty maraton, który... tak jak już przed chwilą wspomniałem niejednokrotnie, będzie ostatni. Proszę do góry. Żarty z moich drogich robostrachów na wróble. Dorwiesz je i poczęstujesz ogniem? O tak, poczęstuję je ogniem, jak tak sobie życzysz, panie kolego.
zagraża już latające robactwo, Spyro. Trzymaj to cudeńko, które wczoraj wykopałem. Tak se zdałem sprawę, że w sumie to było dosyć proste. No co ty nie powiesz, masz super ogień, co nie? Więc jakby to było dla ciebie trudne, to trochę byś miał coś z głową, Pomidor. Wiecie, czasami lenistwo może sprawić, że będzie to dla mnie trudne. Ale ja się wolę na ten poziom chociaż raz zmotywować, żeby mieć go z głowy i potem do niego nie wracać przez długi czas. Bo sądzę, że do Spyro 2, pomimo że bardzo lubię do Spyro 2 wracać i bardzo lubię grać i mogę grać w nieskończoność, to sądzę, że nieprędko teraz wrócę do Spyro 2 znowu. Szybko idzie, bo masz super ogień. No wiem o tym, że mam super ogień, dlatego z niego korzystam. Hehe. W ogóle wiecie o tym, znaczy są pewnie osoby, co mogą o tym wiedzieć, są osoby, które mogą o tym nie wiedzieć, ale nie zaszkodzi o tym powiedzieć. Nie od dziś wiadomo, że kolekcja Jacka i Dextera na PS Vita to jest wielki chłam, ale z tego, co MateoGaming.pl mi napisał na privie, okazuje się, że fani stworzyli jakąś aktualizację, która ma w Jacku 1 poprawić framerate na PS Vicie do 60 FPS-ów. Tak słyszałem, nie wiem, czy jest to to, co on mi napisał z oficjalnego źródła, czy to jest po prostu jakaś plotka, która została przez kogoś tam rozpowszechniona. Ale fakt faktem, jest to niby aktualne i niby to jest prawda. Ale ile w tym stuprocentowej prawdy, tego nie wiem. Ale taka ciekawostka mała. Warto też nadmienienia, bo wiem, że Jack i Daxter na PS Vita, kolekcja HD Jacka i Daxter na PS Vita jest bardzo hejtowana. I nie dziwię się czemu. Oto to, Spyro! Teraz te hultaje będą się trzymać z dala od naszych pól! Czy przyjmiesz tę nagrodę? Dzięki, ziom! Dzięki, ziom. Hehe. Oj, teraz trzeba będzie tą wazę jeszcze sprzątnąć. Między innymi dlatego ten poziom tak bardzo nie lubię, bo ja nie lubię tej wazy szukać. Gdzie jest tam ten hultaj? Ten farmer w sensie. A, dobra. Tam, bo tam widzę tą wazę. O, kurde, zasięg nie dosięga. A, to ci, kurde. Dobra, i to już będzie gdzieś blisko końca poziomu, więc tą wazę będzie można zaraz olać. Chociaż w sumie, gdzie ona jest? Tutaj chyba gdzieś jest, co nie? Tak, tutaj jest, więc sprzątnijmy ją i miejmy to już z głowy, bo serio, potem nie chce mi się jej szukać, a tak to zaliczę sobie ten challenge i będę mógł wyjść z poziomu i zrobić Metropolis. Dzisiaj mam, że tak powiem, w sobie takie, jak to się nazywa, jestem tak dzisiaj zdeterminowany, że po prostu muszę przejść dzisiaj całego Spyro 2. Mimo że tego wewnętrznie nie chcę, bo lubię bardzo grać w Spyro 2, to jednak chcę już mieć tą grę z głowy, żeby kolejną grę odhaczyć na kanale. Bo mówię, potem się tych gier nazbiera i w końcu się okaże, że żadnej gry nie skończę, a wtedy będzie dupa, bo potem będzie mi mówione, że ty nie kończysz gier na kanale, Pomidor! No, nie kończę gier, kurde. Wcale. 380, już tam mało klejnotów zostało. Dobra, sprężamy dupska i robimy to, co trzeba.
Lol, serpentyna nas wzięła do góry. Kiedyś mogłem jeździć traktorem po całej farmie, ale jakiś głupi robot przyblokował ścieżkę. Czy może mógłbyś oczyścić teren za pomocą turbonapędu? Tak, zrobię to już dla ciebie, ty frajerzyno. Okej, więc teraz już nam zostaje tylko dokładnie tak, 10. I to będzie na tyle, będziemy mieli trzeciego orba i 10 klejnotów. I fajnie będzie. Albo jakby to powiedział Pixel, będzie fajnie. O nie. Nie, nie. Ktoś tu naprawdę potrafi jeździć, smoku. To dla ciebie, jakieś znalezisko z mojej zagrody dla krów. Pff, 58, dobra. Jesteśmy uratowani. Teraz mamy już całą drogę oczyszczoną, więc możemy sobie na spokojnie biec, bo nie muszę nic tutaj zestrzelić. Dobra, gdzie to zostawiłem z parksie? Tu na dole. O kurde. I tam? Jezu, ten klejnot się tutaj z trawą zlał. O lol. Ja pierniczę. Dobra, wyłazimy stąd. No, i w taki oto sposób robodziki sobie jakoś dały radę. Ale dobra, te najgorsze poziomy mamy za sobą. Cholera jasna, nareszcie doczekałem się tego. Jest! Więc teraz czas na jeden z dobrych poziomów. I szczerze, to jest jedyny dobry poziom w tym świecie, poza Canyon Speedway. Ale musimy najpierw go odblokować. Widzę, że poznałeś wartość kul, Spyro. Masz ich tak imponująco dużo, że nawet ten delikatny portal powinien zadziałać. Metropolia, dokładnie. Albo Metropolis w oryginale i tutaj może będzie japońska nazwa, o ile jakaś będzie. I teraz tak. Tło tego poziomu mocno przypomina Artisans ze Spyro 1. Jest to nazwa popularnej planety w serii Ratchet & Clank. Motyw ze strzelaniem UFO również pojawia się w Country Speedway ze Spyro 3 oraz w Croc Circle Speedway ze Spyro The Dragonfly. I ten poziom jest połączony z Robotica Farms i w późniejszym demie ten poziom nazywał się Metropolis Spyres, zaś Robotica Farms nazywała się Metropolis Arxis. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Okej, i jesteśmy w Metropolis. To jest jeden z dobrych poziomów. I to muszę nadmienić, nadkreślić i cokolwiek. To powstanie na farmach wymknęło nam się już spod kontroli. Ktoś tu musi przywrócić porządek. Znajdź robowynalazczynię. Pracuje nad czymś przełomowym. Z tego co wiem, w tym poziomie nie ma... nie ma tutaj żadnej wazy, więc... fajnie. Z powodu tych wszystkich
tych cięć budżetowych nad windami trzeba porządnie popracować. Ta na przykład się zacięła. Przypuszczam jednak, że znów zacznie działać, jeśli dasz jej solidnego łupnia. Żaden problem. Winda działa. Proszę bardzo. W ogóle podoba mi się te takie, to nie wiem czy to jest woda czy co to jest, ale podoba mi się to. Fajne, nie powiem, że nie. Ogólnie Metropolis bardzo lubiłem za dzieciaka i w sumie teraz też lubię. Fajny poziom. Bardzo prosty, fajna muzyka. Więc powiedzcie mi, czego chcieć więcej, skoro taki poziom jest bardzo fajny. Czego chcieć więcej? Tutaj byśmy potrzebowali mieć ten chwilowy upgrade, który by nam przeleciał, jeżeli chodzi o ogień, ale mając super ogień, to nam już jest bezużyteczne. Jak sam widzisz, bezwzględny wół przejął naszą zbrojownię, a myśleliśmy, że zamrożenie przejścia powstrzyma zwierzęta. Ten wół jest bardzo wytrzymały. Radziłbym użyć przeciwko niemu bomb. Nie wydaje mi się, żeby wystarczyła do tego jedna. Chyba damy radę go szybko zaliczyć, co nie? Nie się spisałeś, smoku. Możemy teraz odpowiednio bronić miasta. Przyjmij tę miłą dla oka nagrodę. Szczerze to on nawet mi nie zadał żadnych obrażeń, więc pozdro 600 dla tego byka, bawoła czy bizona. 63 i to jest dla mnie nagroda dobra. Już mamy kurde 200, Jezus Maria, dopiero co poziom zaczęliśmy, ja pierdolę. A dobra, bo ja się tutaj wracam, zapomniałem. Ładnie mi idzie tutaj, nie powiem, że nie. W ogóle pamiętam, że chyba Metropolis sprawiał mi malutki problem, jak grałem kiedyś na livestreamie w Spyro 2. Tak szczerze. Bo miałem kiedyś livestream ze Spyro 2, gdzie chciałem przejść całą grę na jednym live'ie. To był bardzo pamiętny livestream, gdzie moi koledzy Sebulba i Sirlex kiedyś śpiewali sobie na live. Nie pamiętam co dokładnie, ale wiem, że coś śpiewali. I miałem z tego bekę. Niestety nie pamiętam co się stało, czy ja w ogóle nie zapisałem tego live'a, czy on w ogóle poleciał w eter. Bo kurde go znaleźć nie mogę. No ale też się nie dziwię czemu ten, no bo to jednak były czasy 2K15, a... na archiwum live'ów nie mogę go znaleźć. Albo nie pamiętam gdzie on był. O, dostaniemy tutaj orba. Ach, Spyro, słyszałam, że masz przyjść. Dziękuję, że próbujesz powstrzymać tę próbę zamachu stanu. Przyjmij ten przedmiot, który żywe istoty wydają się lubić. Po raz pierwszy w Awalarze zespolona supermoc. Jak dobrze, że tu jesteś i możesz ją przetestować. Trzeba powstrzymać inwazję owiec w statkach kosmicznych. Okej, trzeba zestrzelić owcze statki. Spoko. Na razie jest, są trzy. No ale ja myślę, że stanę sobie w miejscu i zacznę do nich strzelać.
Czekajcie, wiecie co zrobimy tak? O. Dokładnie tak. I już mamy 2 godziny równo na nagraniu. Niesłychane. Świetna robota! Strąciłeś owce prosto na ziemię. Przyjmij to kuliste urządzenie, dowód twych umiejętności. Wiedziałam! Pierwsza grupa owiec wezwała pomoc. Nadciąga już druga fala latających talerzy. Okej, teraz musimy 5 ich zestrzelić. Spoko. Nie ma problemu. Ale mi się nie chce szczerze latać, więc ich tak o zniszczymy. Mówię, byśmy robili to samo, tylko z tą różnicą, że ja bym latał za nim, ja mi się tak trochę nie chce latać, przynajmniej teraz. Pięknie latałeś, Spyro. Pokazałeś, że moja podwójna supermoc to genialny wynalazek. Proszę, zatrzymaj to na pamiątkę swego zwycięstwa. No bo wiecie, pięknie latałem, mimo że stałem w miejscu i w sumie nie latałem, ale okej, pięknie latałem, okej. Spoko. I teraz tak, 2 ostatnie kule nam zostały w jesiennych równinach, czyli wszystko się zgadza. Teraz mogę powiedzieć, że latam, ale to co było przed chwilą, Boże Święty. Patrzcie jaki ze mnie cheater, kurde. W sensie ze Spyro, nie ze mnie, bo ja to mówię słowami Spyro, nie? Mówię, z tego pewnie wyjdzie gdzieś tak z 16 odcinków, nie więcej. No, ewentualnie tak z 18, może max 20. Ale nie sądzę, że więcej wyjdzie z tego. To 29, kurde, mało już. Teraz 357 zabrakło. I ja wiem, gdzie są te klejnoty. Prawdopodobnie one są u góry. Tam wyżej. Tam wiecie gdzie. Zaraz 11, kurde. No, jak zwykle będę spóźniony. Jak zwykle spóźniony. Jeżeli chodzi o dawanie postów, ale to już jest norma, jeżeli chodzi o mój kanał. Nie potrafię się nigdy wyrobić, dlatego że kurde zawsze jest coś. A mianowicie zawsze trzeba coś nagrać. Wiecie, ja lubię wykorzystywać chwilę, kiedy jestem sam w domu, bo wtedy mi się najprzyjemniej nagrywa, bo nikt się nie kręci wokół pokoju. Mogę sobie bez problemu mieć otwarte drzwi. A jak ktoś jest z domu, to zawsze jest taki mały stresik, bo zawsze ktoś wejdzie albo potem posłucha se, co ja tam ciekawego gadam i będzie takie ha ha ha. No co to, co ty tam za takie słówka powiedziałeś, no. Nie to, że komuś z rodziny to przeszkadza, broń Boże, ale... Ale no. Po prostu czuję większy komfort, kiedy jestem sam w domu. I mamy poziom ukończony na 100%, więc... Moi drodzy, przeszliśmy wszystkie poziomy w trzecim świecie! No i tamten robocik, że tak powiem, skończył szybko swój żywot. Ale dobra, żarty na bok. W tym wypadku możemy zabrać się za backtracking do dwóch poziomów, czyli do Fracture Hills
oraz do Shady Oasis, chyba tak się to nazywał ten poziom. Bo chyba tam mi zabrakło orba. Bo tutaj już mamy wszystko zaliczone, więc widzimy się w jesiennych równinach i w Fracture Hills chyba na początku, tak sądzę. Więc jesienne równiny i wracamy. O stary, moje stopy odżyły. Popilnujesz tego dla mnie? Póki tu jesteś, może miałbyś ochotę rozwalić ze mną kilka drętwych skałołupków? Super! Kiedy trafię któregoś z łuku, musisz wyjechać mu z rogów, zanim się podniesie. Pamiętaj, żeby puść, trzeba podskoczyć, a potem wcisnąć akcję. Dobra, więc zaczynamy teraz misję, którą powinniśmy teraz zrobić. Bo mamy headbasha w końcu. I możemy teraz tych skałołupków zniszczyć za pomocą właśnie headbasha. Co w tym momencie możemy zrobić. I tak spróbowałem to zrobić super ogniem, ale Hunter się skraszował. I to dosłownie, bo stał w miejscu i nie wiedział, co ma zrobić. No bo nie miał kogo zestrzelić, więc niestety tą misję trzeba legit zrobić. No ale trudno się mówi. Świetny z nas duet. Proszę, miałem to dać alchemikowi, ale w tej chwili jestem na niego troszkę wkurzony. Ta, to miałeś dać alchemikowi. Na co by mu się to przydało? Dobra, mamy wszystkie kule zebrane. I teraz musimy wrócić do zacienionej oazy, więc Shady Oasis, nadchodzę.